tą rezolucję, kolejna rezolucja w sprawie projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości, projekt grupy radnych, projekt numer 1083. Bardzo proszę pan Paweł Wojciech. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Celem rezolucji jest zwrócenie się oficjalne do Urzędu Marszałkowskiego i do Sejmiku Województwa Małopolskiego o poparcie projektu Rady Miasta Krakowa rozwoju nowego obszaru gospodarczego, ale nie tylko, w zasadzie jest to koncepcja budowy nowego miasta opierając się na najnowocześniejszych rozwiązaniach we wschodniej części Krakowa. Ten obszar obejmuje prawie 1/6 Krakowa. W tej chwili została wyłoniona po konkursie, który odbył się wiosną, został rozstrzygnięty w czerwcu, na początku lipca, jest wypracowana wizja rozwoju przestrzennego i aktywizacji gospodarczej i społecznej dla tego obszaru. Ta wizja jest podstawą do przygotowania zmian w studium, a następnie do opracowania projektów, które będą mogły być realizowane przez różnych partnerów. Wśród tych partnerów jest koncert ArcelorMittal, który uczestniczy od początku w tych pracach, brał udział również w sądzie konkursowym. To są uczelnie krakowskie, to jest właśnie Urząd Marszałkowski. Liczymy tutaj na duże fundusze, które będzie można pozyskać z przyszłej perspektywy finansowej. Marszałek publicznie mówił o kwotach nawet rzędu 1 mld zł do pozyskania dla tego projektu z przyszłej perspektywy finansowej. To również są krakowskie uczelnie i duzi deweloperzy, którzy w tej chwili przyglądają się temu projektowi, z którymi toczone są rozmowy. W ramach tych działań zostały podjęte rozmowy między miastem Kraków a marszałkiem i zostały już przygotowane pewne koncepcje takich działań, które można zrobić na początku, pewnych autonomicznych projektów, takich jak centrum logistyczne, jak projekt Błonia 2.0, czyli nowe miejsce do organizacji dużych imprez plenerowych, jak pomysł zagospodarowania źródeł geotermalnych przy Lasku Rusieckim. Także to są te rzeczy, które można już podjąć do realizacji. Zarówno miasto, jak i marszałek zabezpieczyli pewne środki, tak żeby zrealizować te rzeczy w ciągu najbliższego półtora roku, także gdzieś w połowie 2013 roku jest szansa, żeby te zadania ukończyć. Całkowity koszt będzie gdzieś około 8 a 10 milionów złotych realizacji tych zadań. Także to są projekty, które będą takimi pilotażowymi, startowymi projektami, których celem będzie z jednej strony realizacja pewnych konkretnych, użytecznych rzeczy, a z drugiej strony dalsza promocja tego obszaru, no i przyciąganie nowych inwestorów. Także ponieważ te rzeczy już dzieją się, uznaliśmy jako grupa radnych, która tutaj występuje z projektem tej rezolucji, że właściwym jest oficjalnie wystąpić zarówno do marszałka województwa, jak i do sejmiku województwa małopolskiego z prośbą z naszej strony o poparcie tych działań. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać?
Pan radny. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Ja zgadzam się z intencją rezolucji, tylko wydaje mi się, że hierarchia wysyłania rezolucji jest jednak taka, że pierw powinien dostać minister Nowak rezolucję, aby otworzył możliwość budowy trasy S7, czyli domknięcia wschodniej obwodnicy, co jest podstawą, żeby ten projekt w ogóle miał szansę bytu i realizacji. W związku z tym najpierw powinna być odblokowana S7, a w następnej kolejności marszałek powinien angażować środki i siły. Tym bardziej, że z jednej strony mówi się, że nie możemy S7 budować, bo nie ma pieniędzy, a z drugiej strony buduje się i przygotowuje się S7 od Warszawy do Gdańska. Ten odcinek jest przygotowany. Z drugiej strony na dniach minister Nowak przekazuje 250 milionów złotych na obwodnicę Trójmiasta. Ja wiem, że tam też są potrzeby, ale dlaczego my mamy cały czas stać w miejscu i tutaj liczyć na to, że powstanie projekt szczytny, ale nie ma zaplecza, który jest naprawdę podstawą trasa S7. Bez S7 to my sobie możemy marzyć, że cokolwiek się uda w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję pan radny Migdał, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Ja mam troszeczkę takie wątpliwości do tej nazwy. Kraków nowa huta przyszłości. Bo ja to odbieram, jakby Kraków miał być nową hutą przyszłości. Nie wiem, że to potrafię sobie to poukładać. Być może jest to jakieś niefortunne określenie. Myślę, że nie jest to skojarzone z tym hasłem, które ostatnio było gdzieś tam na ławach klasy. Nowa huta, wolne miasto, które miałoby się rozdzielić od Krakowa, więc myślę, że to nie jest z tym związane. I również moje wątpliwości się nasuwają do tego, co powiedział przed chwilą pan radny Pietrus, że może najpierw rzeczywiście, jeżeli mamy angażować jakieś środki, a mają to być środki zewnętrzne, to może rzeczywiście najpierw trzeba by tą S7 obwodnicę północną dokończyć. Jest to zaledwie 900 milionów, a tu jak słyszymy, no wszędzie idą pieniądze, tylko nie na ten cel. Więc może, żeby się nie okazała sytuacja, że zostaniemy bez skomunikowanej dalszej części. Dziękuję panu radnym Jaśkowie. Szanowni Państwo, polecam lekturę strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w skrócie www.gdk.gov.pl. Przetarg na krakowski odcinek S7 od przyszłego roku. Dziękuję pana Wyzięba. Szanowni Państwo, drogi Władku, no wiesz, trochę się dziwię, bo ty jesteś taki przeszkuciany, chociaż mieszka drogi, ja nie ważne. Ale ja powiem tak, jak góralem, kierujmy nic, nie robi nic. No, jeżeli my wszelkimi sposobami tej części Krakowa, bo to, że pan Faruk po raz kolejny przegrzał i chce oddzielenia Nowej Huty, no cóż, no on tak już jest, taka jest jego uroda i dajmy mu spokój. Kiedyś jak był radny, to wchodził pod koszulkę, wszystko się otwierało, prawda? Ale miał potem inne czasy, potem znowu teraz co innego. Jeżeli się nie będziemy starać o, powiedzmy sobie, temu pięknemu Krakowowi, jak nie damy faktów po prostu, które przekonają ludzi, bo przecież pamiętamy, jak pierwsza kadencja Rady była taka, że żeby butę zaorać, kombinat na zapałki, tak, to różne rzeczy były, prawda? Ale to populizm czasem osiągał szczyty. Dzisiaj jest taka możliwość, żeby pozyskać pieniądze. Nie nasze, bo my nie mamy. Ja wiem, że ta S7 jest oczkiem w głowie, nie tylko PiS-u. Ale jeżeli się coś nie będzie tam działo, to tam na wschód, nie patrzmy, tu jest lepiej. Rozgadałem się trochę. Włodku, akurat komu jak komu, ale tobie
tak nie wypada. I jestem oczywiście za tą rezolucją, może trzeba za chwilę jeszcze coś sprodukować, a tak w skrócie powinniśmy się spotkać, tak chcę pogadać po męsku. Dziękuję. Jak najbardziej rezolucja jest właściwie dobra, z tym, że chcę tylko powiedzieć tyle. Ja pamiętam 6-7 lat temu ci sami, którzy zrobili piękny projekt, który nazwali Nowa Huta Miastem Nauki. Ja nie mam tutaj, ale fizycznie mam w domu ten projekt. Wspaniały projekt, przygotowany, właśnie inny w ogóle charakter. Nie nowe miasto, tylko miasto nauki. Na terenach jakby tego Komita Roski, tam miało swoje właśnie centrum takie po prostu nauki. I to był projekt przygotowany, oczywiście opracowany, był tam eksperci, wszystko zrobili. To było chyba, nie wiem, 6 czy 7 lat, nikt o tym projekcie nie mówi. Niektórzy ludzie, którzy tamten projekt przygotowali, teraz przygotowali nowy projekt, prawda? Oczywiście mam nadzieję, że coś zostanie zrealizowane, ale naprawdę wydaje mi się, że to nowa huta w przyszłości, to nie wiem, czy to jest dobrze przemyślane. A tylko jaka przyszłość? Już kiedyś mówiono, że nowa huta jest miastem przyszłości, prawda? I te takie historyczne, może one są bardzo nieważne, ale one są jakby mówiące, że chyba to troszkę inaczej trzeba nazwać, że ten projekt był nazwany Nowa Huta Miastem Nauki, prawda? To było takie nośne, chciałem tam zrobić główne centrum europejskiej nauki na tych terenach. Teraz mówimy, że będzie miasto, przepraszam o tym, w Przemyslu Łusiewskim, z tego co pamiętam, analiza, oczywiście wody są geotermalne, są ciepłe, temperatura jest około, wspierali się fachowcy, między 40 a 60 stopni, w związku z tym wtedy już powiedziano, że się nie opłaca tego, że tak powiem, za niska temperatura, trzeba było specjalnie ogrzewać, żeby ją wyprowadzić na zewnątrz cieplejszą, w związku z tym zaniechano ten projekt. Jeżeli ktoś chce powrócić za swoje pieniądze, to może zrealizować. Dziękuję bardzo. Do głosu zapisałem się ja i muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony tą dyskusją. Potrójnie. Po pierwsze, ta sprawa już 2 lata temu była przedstawiona. Ona 2 lata temu weszła do budżetu, proszę Państwa. Pod tą nazwą i na takich zasadach. Jeżeli ktoś jest tym zaskoczony, to chyba nie czytał budżetu na rok 2011 i 2012. Przecież pieniądze na ten temat tam się znajdowały. To po pierwsze. Po drugie, była ogłaszana na konkurs. Też część z Państwa brała udział w pracach poszczególnych komisji i na ten temat była mowa. A po trzecie, najważniejsze, może nie najważniejsze, po trzecie jest to projekt Rady Miejsc. Firmuje go prezydent miasta Krakowa i marszałek województwa małopolskiego. Ma to być jeden z najważniejszych projektów rozwojowych tej części, Polski, tej części Europy. I szukanie tutaj dziury w całym, kiedy tak naprawdę intencją rezolucji jest jakby zasygnalizowanie, że my jako Rada Miasta Krakowa w tym chcemy brać udział, moim zdaniem jest mało skłonnością. Bardzo przepraszam, ale przecież pan nie tak to powiem. I szukanie argumentów, że S7, oczywiście, że S7 jest potrzebna. Tylko wszyscy wiemy, że jeżeli tego typu rzeczy, jak projekt Nowa Huta Przyszłości, będzie miał miejsce i będziemy się o niego starać, to szanse na S7 są o wiele większe. Także nie rozumiem tych argumentów i tych zarzutów wobec tego projektu, bo ten projekt znany już jest od 2 lat, jest firmowany przez miasto i moim zdaniem jest poszukiwany przez miasto. To jest największa szansa, która stoi przed Krakowem, stoi przed Nową Hutą. I moim zdaniem to powinno być przez nas traktowane jako, że tak powiem, priorytet najwyższej wagi, a nie szukanie, jakby to można było wywrócić, jakby można było to ośmieszyć. Za parę lat, kiedy to się będzie działo, nikt tych głosów nie będzie słyszał i sami sobie wystawimy takie świadectwo, w ten sposób dyskutuję. Przepraszam, ale trochę mnie poniosło, ponieważ jestem trochę zdziwiony dyskusją, która kwestionuje projekt, który już od 2 lat w Krakowie jest i który się rozwija z poparciem praktycznie wszystkich. I szukanie w tym jakichś powodów, żeby to jakoś skrytykować, wystawia świadectwo. Także uprzejmie proszę Państwa radnego o przyjęcie tej rezolucji. I cieszę się, że pilnujemy tego projektu, bo rzeczywiście to jest coś największego, co po nas może w Krakowie zostać. I dziwię się, że trochę to tak spłucam. Pan radny, który robi z tego co ale pan sobie, przepraszam pan sobie. Oczywiście pan sobie. Szanowni Państwo, coś mnie bierze po prostu, nie wiem co mi chcę powiedzieć, bo takie oczywiste rzeczy, a czepianie się oczywistych rzeczy, które powinny być poparcie
S7, no ale ta cała wybudowana, jak już nie było S7, istnieje i się ma dobrze. Za chwilę będzie, że S7 ma dwa pasma, a nie trzy, w związku z tym też się nie zmieszczą. To dajmy sobie spokój z takimi bezsensownymi dyskusjami. Dziękuję pan radny Renowicz. No bo Jurku zawsze się trudno występuje, bo jest mniej doświadczony ze wszystkich polemistów w tej sali, ale spróbuję, bo też jestem poruszony, podobnie jak pan przewodniczący, sposobem, w jaki nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości polemizują z intencją tego dokumentu, bo to nawet nie jest kwestia tego, że to już od 2 lat jest w pracach i przygotowywane. I większość dokumentów, które przyjmowaliśmy na tej sali, także jakby wskazują ten projekt jako jeden z naszych priorytetów, ale ja się przede wszystkim martwię tym, że ktoś nie potrafi wyjść ponad pewne schematy polityczne i wspólnie z nami cieszyć się z tego, że ten właśnie projekt jest uznawany za największy projekt inwestycyjny Europy, tak to trzeba powiedzieć. Jest to zadanie, które nie tylko jest szansą dla Nowej Huty, a tutaj na tej sali poza mną jest wielu kolegów, którzy tą Nową Hutę z Nowej Huty zostali wybrani, bo Nową Hutę często przywołują w swoich działaniach politycznych, ale to jest program, który ma szansę w sposób nieprawdopodobny zniszczyć status na poziom ważnych metropolii, które nie rywalizują z Wrocławiem i z Łodzią, tylko powiedzmy z Wiedniem i z Budapesztem, a to przecież nie ja wymyśliłem, tylko to są słowa pana prezydenta Majchowskiego. I tak jest, bo to jest rzeczywiście jedna z największych szans. Przywoływany tutaj postulat, który sam pokazał się być tylko zwykłym wybrednikiem artystycznym, pokazuje i także to, że ten projekt ma dać szansę mieszkańcom Nowej Huty, Nowej Hucie jako jednej wielkiej społeczności, szansę wyjść poza pewien kompleks, który w XXI wieku powinien zostać już definitywnie odrzucony, czyli czegoś słabszego, co stało u boku Krakowa. Bo szansą Nowej Huty może być tylko równomierny rozwój właśnie w tak wielkiej aglomeracji jak Kraków. I ten projekt daje na to szansę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan radny Kraków. No ja szanuję pana zdanie, ale przecież nie mówimy, że ktoś nie ma prawa mieć innego poglądu, innego zdania, bo państwo mają również inne zdania w stosunku innego klubu PiS-u i jakoś musimy się różnić i nie przekraczamy chyba pewnych granic. Tutaj nikt nie kwestionuje po prostu zasadności. No a jako mieszkańca Nowego Hucie pytam, no to są takie słane dobra, dlaczego od 8 czy 10 lat nie ma na przykład zrobionych właściwych chodników na Alei Solidarności, gdzie starsi ludzie się potykają, dlaczego od 10 lat nikt nie jest w stanie zrobić za małe pieniądze murków, które są rozsypujące. I to jest dla mnie pewne stany domów, prawda? Oczywiście wizję stany domów zawsze można mieć. Tak pójdzie też już była wizja stany domów, na razie budowano tylko jeden na osiedlu stany domów. Ja powiem tylko tak, my mamy prawo dyskutować, jak każdy wie, że ten projekt jest 2 lata. Ja chciałem właśnie zapytać informację prezydenta, co zrobiono przez 2 lata, kiedy ten projekt już istnieje 2 lata. Po 2 latach mówimy, że to jest bardzo ważne. No ja pytam, co zrobiono przez 2 lata. Dziękuję. Ja nie chcę wypowiadać się, co zrobiono, ale w tym roku co najmniej 2 ważne rzeczy zrobiono, ale ponieważ kolegów nie ma w Komisji Innowacji i Rozwoju, to może nie mają tej wiedzy, warto by było się do komisji zapisać. Bywać, ale chyba nie w tej sprawie. Bardzo proszę, pan radny Węgrzy. Na końcu, pani radna Marysza. Jeszcze pan radny Węgrzy drugi raz, czy to komórka? Nie, tak, proszę. Szanowny panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. To właściwie tak ostatnia uwaga to jest tylko mimochodem, szanowny panie radny Staszu, Rafał. Chodniki robią dzielnice i to od wielu lat już. No ale to jest kwestia dzielnic, tam są zadania powierzone i wywiązują się z tego dość ładnie. Ale nie o tym chciałam, 2 uwagi semantyczne. Pierwsza do pana radnego Migdała, jeśli sformułowanie Kraków w przyszłości nie boli, jeśli Nowa Huta w przyszłości nie boli, to dlaczego boli Kraków Nowa Huta w przyszłości? Przecież to jest
sensowne, semantycznie poprawne wyrażenie. A kto się na tej sali boi przyszłości? No ja nie, mimo to, że lata stoję już mam i dzisiaj urodziny obchodzę. Widocznie... Nie bójmy się przyszłości, nie tkwimy w tym, co jest dzisiaj i nie trzymajmy się tego kurczowo, bo to naprawdę jest ważne, co się będzie działo w przyszłości. Przyszłość tu jest ważna. Ważne są tylko te chwile, których jeszcze nie znamy. I uwaga do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. A jakimś to prawem Państwo zmieniliście nazwę mojego kraju na Rzeczypolitą. Ale to w innej poprawce, ale ciekawe. Rzeczypolita. Dobra, czy ktoś jeszcze, a przepraszam, pan radny Urynowicz drugi głos. Dziękuję. Tak jak powiedział pan Paweł Węgrzyn i kończymy. Panie Przewodniczący, krótko do kolegów tutaj radnych z PiS-u. Znaczy ja akurat nie odbieram tych pytań jako ataków na tą rezolucję czy na ten projekt, tylko odbieram to tak, że panu rzeczywiście brakuje informacji, wobec tego zachęcam tutaj do bywania na Komisji Rozwoju Innowacji. Nie chcę tutaj odpowiadać na te pytania. Ma rację pan radny Rafał, że źródła nie są na tyle gorące, żeby były samowystarczalne jako źródło energii, ale świetnie się nadają pod cele rekreacyjne i to raczej idzie w tym kierunku. Jeżeli chodzi o nazwę, to jest jeden z efektów tego konkursu. Były różne propozycje. Prawda, nowa kuka, super nowa kuka. No wybrano tą propozycję, także nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Bardzo zapraszam do włączenia się w ten projekt, do udziału, do, że tak powiem, tutaj wniesienia własnych pomysłów. Jest to duże zamierzenie. S7 jest też jednym z koniecznych warunków. I ten projekt od jakiegoś czasu jest jednym z mocnych argumentów w lobbingu ze S7. Także no, jest to pewna idea, która ma na celu zaproszenie różnych partnerów, których tutaj wymieniłem, żeby spróbować zaktywizować te tereny, zrobić tam dobre interesy. Czy to się uda, to zobaczymy. Natomiast no, jeśli nam się powiedzie, to będzie sukces całej Rady. Pani już nie będzie pamiętał żadnych podziałach, grupach i tak dalej, tylko zapiszę to się jako ważne wydarzenie tej kadencji. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam, że odbyliśmy. Proszę. Pan Michał jeszcze chce? Nie, dziękuję. Stwierdzam odbycie czytania tego projektu. Ustalam termin składania autopoprawek dziś na godzinę 19.35. Ostateczny termin składania poprawek dziś na godzinę 19.40.